Siemanko, z tej strony Avengar, a to już szósty odcinek naszego Let's Play Dark Souls. W przerwie między odcinkami, przede wszystkim tak, jak możecie zobaczyć, mam butelkę Estusa plus 1, więc spaliłem ten delikatny kościany pył w Majuli, co by nam ulepszyło buteleczkę Estusa. Sprawiłem sobie Falcon na plus 4, ponieważ uznałem, że jako, że będę chciał iść pod piromancję, to przyda mi się do tego jakaś broń fajna na zwinność, żeby była szybka. Z takiego z kolei powodu, że piromancja ma całkiem fajny enchantment na broń, który ją tam dopala ognistymi obrażeniami, co jest zawsze spoko. Więc szybka broń powinna być jak najbardziej ok, wskazana i w ogóle super. A że lubię też bronię pod zręczność dość, no to wybór padł na Falcon, bo nie lubię broni z pchnięciami, że tak powiem. A Falcon robi dość spore obrażenia, to jest raz. Dwa, że jest sam z siebie... Cholera. Jest sam z siebie dość dobry. Mógłbym też używać na przykład dwóch Falconów, co by było też całkiem ciekawą opcją. Ale myślę, że... Starczą mi się gra wygodniej. Znaczy wygodniej, haha. Starczą umiem grać. Dokładnie tak. Więc no, taka decyzja, może później będę zmieniał broń na jakąś katanę albo coś takiego. Tak naprawdę cholera wie, to się wszystko zobaczy w trakcie. Odłamek titanitu, nic szczególnego tak naprawdę. Weź przedmiot duszetunego rycerza. Generalnie ta lokacja to no, jest dość ciemna jak widzicie, ale jest całkiem taka... w takim pirackim klimacie, o, coś takiego. I generalnie musicie tutaj uważać przede wszystkim na przeciwników, którzy rzucają was czymś, ponieważ oni rzucają takimi wazami z olejem. I te wazy z olejem oczywiście, jak pewnie się domyślacie, mogą być odpalone przez tych łuczników, którzy napieprzają tymi ognistymi strzałami. No i uwierzcie mi na słowo, że nie chcielibyście być pokryć tym olejem i dostać strzałą od tego łucznika. Naprawdę, nie chcielibyście. Żywica mrocznej sosny. O! To coś, czego nawet chyba w jedynce nie było. Mroczne pastylki. Żywica mrocznej sosny. Żywica sosny, na którą rzucono urok. Zapewnia broni w prawej ręce moc mrocznego płomienia. Zatrzymana broń przez krótki czas zadaje obrażenia od mroku, szczególnie skuteczna przeciwko wrogom bojącym się mroku, takim jak kapłani i istoty magiczne. No. Więc to jest, można się było pewnie domyślić, to jest żywica, która enchantuje broń na mrok. I ten mrok napierdziela dość mocne obrażenia. Z tego co słyszałem, w dwójce mrok jest strasznie mocny. A to są strasznie denerwujące potwory, które powodują krwawienie, jeżeli dacie im się uderzyć. Jest ich tutaj troszkę, ale na szczęście występują tylko w tej lokacji. Więc nie ma tego złego. Generalnie lokacja jest troszkę ciemna, co i widać, natomiast nie jest na tyle ciemna, żeby się opłacało używać pochodni, moim zdaniem. Tu jest skrytka. Pierścień ochrony życia. Całkiem fajny pierścień. Przed tobą skarb, no. Tutaj generalnie, jeżeli gracie właśnie na oryginalnej wersji, to możecie zobaczyć mnóstwo wiadomości. Boski pierścień strzegący życia, stworzony przez uczniów Ronesa Białego, mędrca z Lindeltu. Jak wielka moc będzie cię chronić przed śmiercią, lecz po wykorzystaniu mocy pierścień ulegnie zniszczeniu. W praktyce wygląda to tak, że ten pierścień powoduje, iż kiedy padniecie, iż kiedy padniecie, to nie możecie sfollowować, ale pierścień jest psuty, znaczy pęka. Kiedy on pęknie, to nie będziecie go mogli założyć ani używać do momentu, kiedy wrócicie z nim do kowala i go naprawicie. Żelazna strzała. Szkoda. Może tu? Nie, żelazna strzała. Spodziewałem się dropu z ich setu. Mają całkiem ładny set. Znaczy ładny, fajny, ciekawy, taki no. Wikingowy, o, w takim klimacie. Zresztą co i widać po ich hełmach. Dostałem strzałą, ale na szczęście tamta oliwa, którą dostałem na górze, już ze mnie zeszła.
bo nie wiem czy widzieliście, ale właśnie dostałem tym. I tutaj tak samo w tym dzbanie jest ta oliwa. Tutaj nie ma nic. Tak przynajmniej wygląda to. Nie wiem, może tam coś jest, ale ja nigdy nic tam nie znalazłem. Piesek. Piesków nie lubimy, bo gryzą. Tutaj jest pusto. Czy tam schody na górę, czy coś jeszcze? Nie, na razie pójdziemy na górę chyba. Mnóstwo bloodstainów, więc oczywiście spodziewamy się... Spodziewamy się na pierdzielu. Natomiast myślę, że my się nie damy zabić. Przynajmniej taką mam cholera nadzieję, że ja nie jestem jednym z tych, którzy tutaj umrą tak bez sensu. Potargana szata, okej. W sumie możemy szczęśliwym okiem, tylko zabijemy jeszcze tego cwela tutaj. Pierwszy śmieciu. Nie, to nie to. Gdzie jest? O, potargana szata. Ulubiona szata piromantów. Wygląda na podartą, ale w rzeczywistości została wzmocniona za pomocą piromancji. Magia to nie popisy, to sztuka pozwalająca zwykłym śmiertelnikom przez chwilę spojrzeć w to samo serce tego, co istnieje i istnieć może. No właśnie. To macie wytłumaczone, co to magia. Dostaliśmy Emit Force, znaleźliśmy. Tak, jeden z lepszych cudów. Emit Force, fajna sprawa. Tylko teraz tak. Otwieramy drzwi i czeka nas oczywiście mówek, który nie może przejść przez ścianę, więc ją rozpieprzy i zabierze na pół życia jednym atakiem. Roll, stary, nie daj się zabić, nie bądź takim kaleką, proszę. Ciach, roll. Teraz ja, raz, dwa, trzy, cztery, super. Weź przedmiot. Klejnot życia. No to dopiero początek tak naprawdę, bo wejdziemy tu. Zobaczcie, tam już czeka jeden na górze. Raz, dwa, trzy. Mamy zagrożoną broń. Wypadł nam długi miecz. To zmienimy go na razie na troszkę gorszy falkion. Tak, kupiłem drugi na zapas, bo wiem jak bronie w dwójce się psują. Dwa, trzy, cztery, pięć. Nie ma tragedii. On jest nieulepszany, więc nie jest źle. I tu za drzwiami mamy dwie skrzynie. Najpierw. NPC też, ale najpierw mamy dwie skrzynie. Wielki miecz. I łapkę. Już? Już. Super. Srebrny talizman. Srebrny talizman już chyba czytaliśmy. Rzucimy okiem tylko szybko na wielki miecz. O! Prosty miecz z bardzo długą klingą, jeden z kilku ogromnych mieczy. Żaden człowiek nie mógł władać tak ciężkim i niszczycielskim mieczem. Tylko kilku słynnych wojowników posługiwało się tym wielkim orężem, jest on wyzwaniem przekraczającym granice ludzkich możliwości. Na szczęście jesteśmy nieumarłym, więc nas to nie dotyczy oczywiście. Koło? No tak. Who are you? I, Gavlan. Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan wants soul. Many, many soul. What you want. With Gavlan, you will, you deal. Tak, to jest Gavlan. Gavlan sprzedaje tam pierścień olbrzymów, który zwiększa równowagę, zatrute strzały, zatrute noże, tam żywice zgniłej sosny i mchy. I skupuje przedmioty jako jedyny NPC w całej grze. Tak samo jak robił to w jedynce Frampt. Możemy mu sprzedać jakieś tam śmieci, których nie potrzebujemy. Hełm pustego żołnierza i hełm piechura, takie tam, no pierdoły, tak naprawdę wszystko można mu sprzedać. I on chyba nie ma nic za bardzo do powiedzenia poza tym, co mówił już na początku. Gavlan will? Gavlan wants soul. What you... With Gavlan? Tak, Gavlan will... Many deal! Gavlan will, Gavlan deal. I tyle ma do powiedzenia tak naprawdę. Stąd też to koło na ziemi, które było wypisane. A, więc teraz pociśniemy dalej. Tutaj. Tutaj nie ma nic. Jakaś taka wnęka. Zamiast walczyć, to będzie nas kurde wazonami rzucał. Tarcza marynarza!
Jej, rzućmy okiem na tarczę marynarza. Gdzie jest tarcza marynarza? Tarczo, jesteś. Mała tarcza warangijczyków z wygrawerowanym dziwnym wzorem. Poprzedni król za cel obrał sobie schwytanie tych ludzi terroryzujących morze, ale zamiast uwięzienia zmusił ich do ciężkiej pracy w przystani niczyjej. No więc to są piraci. Wikingowie i piraci w jednym? Czysta epickość. No ale no. Są już hollowami, więc nic z nich nie będzie. Borgijskie nogawice. O, nogawice powiedziałem. Nogawice noszone przez warangijczyków, którzy terroryzowali pobliskie wody. Drangleic ma na północy rozległą linię brzegową. Za północnym morzem znajduje się natomiast nieznany kontynent, gdzie podobno żyją potwory. Trzeba dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, żeby się nie zbliżać na północną krawędź. Czy tam tą wyspę, ten kontynent na północy. A tutaj dzwonimy dzwonkiem i tamten statek. O właśnie, on się rozpali tam i wpłynie tutaj nam do przystani. Tam na dole widzicie jest taki most i ten statek sobie tu przypłynie. Oczywiście w stronę tego statku zmierzamy. Tu mamy kość wiodącą do domu i tam klejnot życia. Nic szczególnego. Statek niech sobie wpływa. A tu mamy ciąg dalszy najgorszego moba w grze. 4 ataki i nic, 5 ataków. Zostało nam strasznie mało itemów leczących. Broadsword. 3 ataki. Raz i dodatkowe 2. Okej. W ogóle czy Falcon powoduje bleeda? Chyba nie. A może? Zaraz rzucimy okiem. Czy tu jest coś jeszcze? Nie ma nic. Okej. To pociśniemy tutaj i otworzymy sobie skrót. Ale może... Nie strzelaj do mnie teraz, jestem zajęty. Hop! I tu trzeba, cholera, uważać, bo w tych wazonach jest trucizna. Teraz ja. I on to przeżył. Dobra, nieważne. Weź przedmiot. Zbroja. Ciach. No i mamy skrzynię oczywiście. Fragment butelki Estusa. Słyszycie to migotanie? Co to mogłoby być innego? Co ty robisz? Co to mogłoby być innego, gdyby nie Crystal Lizard? Tutaj mamy duszę nieznanego żołnierza. No cholera. Tutaj mamy klejnot życia i coś tam. Tutaj mamy niknącą duszę. No i skrzynię oczywiście. Z pułapką czy bez? Przyznaj się. Bez. Pierścień królewskiego żołnierza. Cóż to za pierścień? Tutaj jest. Pierścień z pieczęcią żołnierza zwiększa udźwięk postaci. Te pierścień otrzymywali wojownicy, którzy wykazywali się w służbie u króla Wendrika. Król cenił prostych wojowników, którzy w każdej bitwie polegali tylko na własnej sile. W praktyce jest to pierścień Havela. Po prostu. Daje udźwięk i tyle. A, tam jeszcze coś jest. Natomiast, żeby tam wejść, ja bym proponował użyć na przykład tego. Bo nie chciałbym się rolować przez te truciznę. Nóż do rzucania i ognisty motyl. Nic, powiedziałbym, szczególnego wartego uwagi. No ale anyway. Tam głównie chodziło tak naprawdę w pomieszczeniu o tą ścianę, za którą był ten lizard. Bo ten pierścień jest całkiem użyteczny. Tu mamy mopkę. O, w ogóle oni są całkiem spoko. Walczący dwoma broniami. Tu mamy oczywiście Summon Sign. Wspomniany już wcześniej Lucatil. Wyczyścimy sobie miejsce do końca. Gdzie jest ten łucznik? No. Generalnie, tak jeszcze a propos dwójki, to muszę wam powiedzieć, że musicie uważać na skrzynię. Ponieważ, już pomijając fakt wszystkich pułapek, które mogą się w nich znajdować. Wow. Wrażenia z noża do rzucania takie duże. Dobra. Oprócz pułapek i
oprócz mimików, które mogą tam potencjalnie być, to jeszcze musicie pamiętać o tym, że jeżeli walczycie przy skrzyni jakiejś, to przeciwnicy mogą wam ją oczywiście zniszczyć. Jeżeli przeciwnik wam zniszczy skrzynię, no to lód przepada automatycznie, to jest chyba oczywista sprawa. To już chyba wszystkie potwory. Tutaj możecie włożyć Faro z Lockstone. Ja tego nie zrobię. Sam Lockstone rozpala nam tą wielką latarnię. A o co chodzi z tą wielką latarnią? Te poczwary, z którymi walczyliśmy, te takie mroczne, takie, co wywołują blida, po prostu boją się światła. O, tutaj mamy cały set rozbójnika. Zaraz rzucimy na niego okiem. I one się cofają od nas, w sensie nie atakują nas tak o, jeżeli ta latarnia jest rozpalona. Natomiast jeżeli będziecie przy nich za długi czas i one będą tak cały czas uciekać przed tym światłem, to w końcu się zdenerwują i zaczną was i tak atakować, bo nie będą mogły tego wytrzymać. Więc to tak, no, ten Lockstone tak naprawdę to trochę strata. Czy my mamy proszek naprawczy na przykład? Mam, dobrze. To wrzucę sobie swój falkion. Wrzucę sobie ten drugi falkion, bo nie pamiętam, czy trzeba mieć założone itemy, żeby się naprawiły. Może spróbujemy powalczyć dwoma na razie. I przyzwiemy Lucatil. Poczekamy na nią, ponieważ... wiem, że może mieć problemy z wyjściem stąd. W końcu jest tylko samonem. Chodź, Luka. Chodź, chodź, chodź. I teraz idziemy tu na dół. A tu na dole czekają nas kolejne poczwary. Lucatil, walcz. Wierzę w ciebie. Układam w tobie całą nadzieję. Falkionami nie jest dobrym pomysłem, więc wezmę sobie po prostu tarczę z powrotem. Tu mamy znowu... o, rozjarzony klejnot życia. Tu mamy drugiego z tych cweli. Zawsze spoko. To pomieszczenie chyba jest puste, o ile dobrze pamiętam, tak jest. Tu mamy jakąś duszę. To sobie ją weźmiemy. Human effigy i klejnoty. Wow, 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 panie, 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 panie. Tutaj zlurujemy tą pułapeczkę. Czemu nie spadłeś? Wara. I teraz tak. Jeżeli pójdziecie w tę stronę, tutaj, tu macie NPC-ka. I ten NPC-k... o, no zresztą. I see light, but I am Carillion, and I've no interest in the magic impaired. No właśnie, nie mam czasu dla magicznie upośledzonych. Co to oznacza? Że jeżeli nie macie rozwiniętej inteligencji, to guzik z nim ugadacie. I see light, I am Więc tak naprawdę nic z nim nie ugadamy, ponieważ musielibyśmy mieć przynajmniej 10 inteligencji, żeby, chyba 10, żeby z nim coś ugadać, no bo to jest oczywiste, że nie będzie nas uczył. A, tam jest dusza, nie pamiętam co tam jest, ale tam się schodzi otwara z Lockstone'a, do przodu po prostu i tyle. Mam nadzieję, że Luka nie wpadnie do wody, bo to się może zdarzyć i to by było dość smutne. Ale wbijamy na statek, będziemy klepać bossa. To jest chyba pierwsza lokacja, w której boss będzie jeden. Udał się backstab. Super. Na hita. Fajna sprawa. Wow, 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 wow. Już spokojnie, spokojnie, nie szalej tak. Żelazna strzała. Wargijski hełm. Może mogę go założyć i nie mieć midroll, tego heavy rolla. Całkiem spoko to wygląda, ale nie w takiej kompozycji.
O właśnie, miałem rzucić okiem na hełm rozbójnika, znaczy na sed rozbójnika. Kaptur noszony przez rozbójników, Drangleic otoczony jest z trzech stron przez góry. Większość podróżnych próbujących przez nie przejechać pada ofiarami czyhającym tam niezliczonych rozbójników. Ha, weźmiemy sobie maskę z hejtem. Czy ten koleś z góry zszedł? Nie, nie zszedł. Więc go tu zabijemy. Luka dobij go. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Straciłem przez ciebie 1/4 życia. No ale dobra. Powiedzmy, że to już nieważne, trudno. No i okej, dotarliśmy do miejsca, w którym będziemy mieć bossa. Teraz chcę się upewnić, że Lucatil tutaj dojdzie, bo jak walczyłem z tym bossem gdzieś tak z godzinę temu sam, to Lucatil miała trochę wyjebane i nie weszła. Więc mam nadzieję, że tym razem wejdzie za mną. I mamy Flexa i Sentry'ego, który jest nazwany w polskiej wersji językowej jako zręczny strażnik. I widzę, że Lucatil ma całkowicie wyjebane na to, że z nim walczy. O, super. W takim wypadku muszę go jakoś spróbować ograć. A ja niestety za bardzo cholera nie pamiętam, jak się z nim walczy. Znaczy po prostu nie znam jego movesetu, bo jak walczyłem z nim ostatnio, to po prostu go zmiażdżyłem wielką pałką i było po problemie. Ała. Natomiast teraz nie będzie tak łatwo. Bo no, come on. Zestagerować kogoś Falkionem. Ale nie idzie aż tak źle. Wyglądamy w tym secie trochę zabawnie. Coś zależy też, co kogo bawi. Ja sam nie wiem, z którą stroną wolę walczyć. Generalnie to jest tak, że no, on może atakować jednocześnie z obydwu stron. Aczkolwiek raczej tego nie robi. Atakuje przeważnie tylko tymi brońmi, którymi jest skierowanymi w waszą stronę. Chociaż bywają ataki łączone, jak na przykład to. Nie trafiłem. A ten... O Jezu. Miałem mówić, że ten filar strasznie pomaga, po czym on po prostu obskoczył dookoła. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Nie chciałbym powtarzać tej walki. Nie jest tak źle. Radiant Life Gem. Strasznie się to cholera przeciąga, jak się wróci samemu. Ale no, już bym powiedział końcóweczka. Fuck. Wszystkie hity zebrałem, jak się tylko dało. No, 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 pewnie. Jeszcze jeden gem. Pewnie. Dobra, koniec tego. Tak mówiłem, Lucatil wyjebane. Zdarzyło mi się już to drugi raz. Rzucimy okiem na duszę bossa. Zręcznego strażnika. Nie wiem, kto go tak nazwał, ale... Dusza zręcznego strażnika. Zręczny strażnik zajmuje się grzesznikami, nie ma litości dla nieumarłych. Tyle. Trochę mało nam to mówi. No ale dobrze wiedzieć, że zajmuje się grzesznikami, czyli tak jakby on ich pilnował, tak? Tych, którzy zostali tutaj skazani na pracę. No spoko. Tutaj mamy skrzynię, w której jest właśnie to, czego szukam. To, czego szukałem tak bardzo, czyli płomień piromancji i kula ognia. Jej! A tu mamy coś do nawigowania. Ciach. Abordaż na statek.
i dotarliśmy. Przeczytaj wiadomość. Góra. O, księżyc. To o to chodzi chyba. Niezła robota. 155 lajków. Super. Dobra. To idziemy. Generalnie, jak wiecie, jesteśmy na wybrzeżu, mamy zarąbisty księżyc i w ogóle wszystko ślicznie, pięknie, fajnie. Nie, tu nie ma nic, gdyby ktoś pytał, więc jedziemy od razu na górę. Wrzucimy sobie płomień piromancji, bo będziemy go używać. Zdejmiemy kuszę, bo nie będziemy jej używać. I zaraz sobie dostroimy naszą ładną, śliczną kulę ognia. Może założymy sobie to. Potarkana szata. Będziemy wyglądać jeszcze dziwniej. Więc dla nas to idealne rozwiązanie. Otwarło się super. Tu jest przedmiot. Ciach. Rozjaźniony klejnot życia i tam dusza. No i jesteśmy w Bastylii. Znowu. Teraz tak. Tu gdzieś jest ognisko. Tak jest. Więc... myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy. Chcę zobaczyć tylko... na razie nie będziemy mieli za bardzo jak wzmocnić sobie tej piromancji. Natomiast będzie to wykonalne już w niedługim czasie. No więc, tak jak mówię, duszę będę wydawał między odcinkami, tam na levelowanie i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś chce rzucić okiem, jak to rozdałem, to poszedłem trochę w zręczność, troszkę dałem w dostrojenie, dwa punkty chyba tutaj w wigor. Wigor chyba i wytrzymałość. No. No i oczywiście reszta poszła na zakup broni i na ulepszanie. Dobra, to w tym odcinku to będzie tyle. Dzięki wam za oglądanie. Ja jestem Avenger, a tymczasem żegnam się z wami na razie i cześć!